Ja myślę, że wtedy w ogóle były marzenia wszystkich, nie tylko nas, ale też wszystkich ludzi w kraju o tym, żeby wygrać ten upragniony medal. Tym bardziej, że impreza była u nas w Polsce, także to było takie nasze wewnętrzne założenie. Każdy z nas tego pragnął i chciał, aczkolwiek ciężko było w tym turnieju te swoje szanse gdzieś tam znaleźć. No, ułożył się z meczu na mecz dla nas idealnie i już na sam koniec no, zakończył się, jakby to powiedzieć, perfekcyjnie. Także no, na pewno fajna impreza, fajny moment dla polskiej siatkówki, a kontynuując to później 4 lata później na tej imprezie kolejnej, broniąc tytuł, to już jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Cały czas brakuje nam tej powtórki Mistrzostwa Olimpijskiego. Myśli pan, że ta kadra, wzbogacona jeszcze no, potencjalnie o Wilfredo Leona, może ten sukces osiągnąć? No, na pewno będzie to bardzo duże wzmocnienie, więc spokojnie możemy patrzeć w przyszłość. Oczywiście myślę, że grupa, która jest w chwili obecnej w reprezentacji, jest grupą dosyć silną, umiejętnościami super też się gdzieś tam wyróżniają na tle międzynarodowym, ale też również uzupełniają siebie wzajemnie na boisku, więc te wszystkie czynniki plus dobry trener no, mogą zadziałać, także możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość, aczkolwiek każda impreza jest inna. Nie zakładajmy, że przywieziemy medal, załóżmy to, żebyśmy jak najlepiej grali, a gdzieś tam się może to poukłada tak, że będziemy mogli cieszyć się z kolejnego krążka. Nie myślę o niczym innym i staram się być siatkarzem. Niektóre rzeczy mi wychodzą, niektóre nie. Ale staram się grać najlepiej. Tata pomaga trochę poradami? Trenujecie razem? No czasem tak, czasem nie. Jak wyjdzie. A oglądałeś mecze z udziałem taty? Jakieś powtórki tego finału z 2014 roku? Oczywiście, że oglądałem. Jakby tutaj nie pominąć tego.